Każdy starał się dzisiaj przy tej uchwale walczyć o swoje, każda grupa oddzielnie. Ja jestem prezydentem wszystkich mieszkańców, muszę spoglądać na wszystkich. Także na tych milczących, którzy nigdy nie przyjdą, nigdy nie będą protestować, a którzy, jeżeli inni mają ulgi, muszą płacić więcej, nawet o tym nie wiedząc. Za każdego, kto nie płaci, albo kto płaci mniej, płacą wszyscy pozostali. To jest prosta reguła, tylko ci właśnie wszyscy w ogóle o tym nie wiedzą, nie zdają sobie sprawy, nikt ich o zdanie nie pyta, a przychodzą i tak jak się dzisiaj było widać, zachowują ci, którzy mają coś do stracenia, ale zawsze ta strata to jest kosztem innych i chciałbym, żeby to wszyscy wiedzieli. Myślę, że część mieszkańców może przy okazji takiej burzliwej sesji o tym się dowie. MZ-kowcy, związkowcy już zapowiedzieli, że tego Bruckiemu nie zapomnę. Tak, no gdybym miał w ten sposób rozmawiać i szukać rozwiązań, jakie tutaj dzisiaj było, można obejrzeć. Wcześniej rozmawiałem z przedstawicielem MZK, szantażowali mnie, bo tak to mogę nazwać, strajkiem 1 listopada 2013 roku, czyli za dwa dni strajkowali mnie, także szantażowali mnie tym, że będę obklejony za rok, o ile oczywiście dotrwam i dożyję za rok do wyborów, wszystkie autobusy i wszystkie tramwaje będą obklejone napisami Bruski nie na prezydenta. Ja dzisiaj to podkreślam wielokrotnie, że patrzę i podejmuję trudne decyzje, choć wiem, że na nich wiele tracę, bo dzisiejsze zachowanie to oznacza, że mam pewnie iluś tam sympatyków mniej, ale uważam i tego będę bronić i starałem się dzisiaj to pokazać, że jest to potrzebne dla miasta. W tej sytuacji, kiedy miasto chce się rozwijać, nie stać nas na pewne działania, na pewne ulgi, to jest solidarność pewna społeczna i od tego jest prezydent, żeby także i trudne decyzje podejmować. Po wystąpieniu Jacka Bukowskiego wspomniał pan, że po sesji wyciągnie wnioski. To było tak tylko złośliwe, czy rzeczywiście? Nie, no pan Jacek Bukowski stwierdził, że się zawiązała nowa koalicja i mi pogratulował. No więc powiedziałem, że po sesji wyciągnę z tego wnioski, no bo rozumiem, że jest to jakaś deklaracja polityczna, ale że jeszcze z panem Jackiem Bukowskim nie rozmawiałem, to tej myśli nie mogłem rozwinąć. Ale koalicja RSLD trwała? Znaczy nic, w ogóle żeśmy na ten temat nie rozmawiali. Wiedziałem, że w tej kwestii trudnej nie będę mógł liczyć na poparcie radnych z SLD. Oni kiedyś tam tą ulgę przyjmowali, więc są z nią związani historycznie. I tu jakby wiedziałem, że jeżeli nie znajdę wsparcia przede wszystkim wśród swoich radnych, to nie uda się tego przeprowadzić. Jest to naprawdę bardzo ważne i myślę, że to był też z drugiej strony, tak jak przewiduję najbliższą przyszłość, najtrudniejszy dzień pewnie w mojej kadencji, przez te ostatnie 3 lata na pewno i na najbliższy rok również, bo takich trudnych decyzji pewnie już nie będzie. Znaczy nie, że nie będzie w ogóle trudnych, ale tych takich, które wzbudzają tak wiele negatywnych emocji.